a dzisiaj w Spider-Man. Grupa najemników ma zabić dyplomatę. Lepiej się pośpiesz. No bez takich. Czekajcie, gdzie ten zesraniec? Ale go w locie biznąłem, bardzo ładnie. Wiedział. A tu są. Ale mnie jebnął samochodem, no niesamowite. Ej. Mam nadzieję, że zostało wam trochę. Ale to jest naprawdę niedopracowane troszeczkę, jak oni przejechali tak między tymi żołnierzami. Nie... Wow. Kojarzę cię. Widziałem cię u sąsiada na ganku, w Halloween. Nazywam się Taskmaster, a ty zaraz wrócisz do szkoły. Okej. Też blokuje. A to nie pani. No właśnie, stosuje nasze sztuczki. Ty, ale ja nie mam czym tu w niego rzucać, no. Masz miecz energetyczny? Jeśli chcesz, żebym umarł z zazdrości, to może ci się udać. Dobra. Jak wszystko kurwa wie, co gdzie jest. I to szybko. Bez kitu, niesamowity Spider-Man. Okej, znajdźmy kolejne ogniwo w szyku. Okej. Teraz rozumiem. A, ja muszę się tam dostać szybko. Ojejej. Zapraszam do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. No z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania 22 odcinka gry z serii Spider-Man. W poprzednim odcinku zrobiliśmy zadanie poboczne, jaki pierwszy dzień w siedzibie First Milesa. No i zrobiliśmy jeszcze kilka pobocznych zadań i tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, to będzie troszeczkę bombowy odcinek, że tak powiem, bo będziemy sobie robili właśnie te wyzwania bombowe, żeby po prostu ulepszyć swoje gadżety, tak? I no i po drodze będziemy robić sobie jakieś tam rzeczy typu na przykład tak jak tu mamy magazyn demonów sobie pykniemy, czy tutaj jeszcze pod ciśnieniem stacje badawcze. Bo jak widzicie, no niewiele nam brakuje. Tutaj no, praktycznie wszystko poza poblokowanymi nie jest. Przestępstwa bandytów mamy do ogarnięcia, ale to myślę, że akurat wyjdzie też w trakcie. Bardziej mi zależy na tych bombowych wyzwaniach. No i myślę, że ten imponujący poziom, czyli ten drugi, nas będzie bardziej interesował niż do wspaniałego. Jeśli do wspaniałego będzie potrzebne to, żeby wymaksować wszystko, to zrobię to po prostu poza nagraniem, a tutaj pokażę wam po prostu udane przejścia. O tak, zróbmy, że to będzie dosyć mocno cięty film, żeby po prostu się nie powtarzać, bo to jest bez sensu, więc dobra, zobaczmy jak pójdzie za pierwszym razem, jak nie, no to zobaczycie najlepsze, można powiedzieć, moje przejście, gdzie ja mówię, celuję w drugi poziom, nie lecę w pierwszy. 60 tysięcy, już ładnie się zaczyna. No dobra, lecimy. Grupa najemników ma zabić dyplomatę. Lepiej się pośpiesz. No bez takich. Oho, dobra, czyli będzie coś ze snajperami? Przygotuj się. Muszę wszystkich załatwić. Dobra. Dobra, daj mi to. Drony, drony, drony. Fuck. Ale drony bardziej w tych starczami. Dawaj mi, dawaj ten śmietnik. Kurde. Już będę miał chujowy wynik, coś tak czuję. Ty, jak oni mnie napieprzają. Dobra, chodź tu, misiu pysiu. Ja się tą zajmę. Szybko. O, szlak. O nie, zabił mnie! Ciebie oczekiwałem. Ej! Dobra, druga próba. Dobra, to jeszcze tą puszczę wam po prostu, żebyście zobaczyli, że nie jest łatwo. Dobra, dlaczego ja w sumie spider bomby nie użyłem? Wytłumaczcie mi to i dronów nie puściłem. Dobra. Haha, powinieneś dostać na... Nie dostał, o cholera, niedobrze. Dobra, puśćmy jeszcze jednego drona. Dobra. Co my tu mamy? To coś... A, fala uderzeniowa, ale dobra, tego już wystrzeliłem, to mi niepotrzebne. Ktoś jeszcze? No i co? A, okej, okay. Oni się cały czas respią, okej. Okay. Czyli 20 tysięcy muszę uzbierać, żeby... Dobra.
Czekajcie, gdzie ten zesraniec? Ale go w locie biznąłem, bardzo ładnie. Dawaj tego. Dobrze. Chodź tu. Dawaj, 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 dawaj. Wiadomo, jedną koncentrację trzeba sobie zostawić. Dawaj go. Nie ukrywam, że jestem z siebie całkiem zadowolony. Ej, poszło nam. Patrzcie, Essa. Aż dostaliśmy normalnie wściekłe pięści pająka. Jeszcze jakiś trofeum wcześniej dostałem. No kurczę, ładnie. Osłabiasz swoje ciosy. Wystarczy mi łapanie przestępców. Nie muszę ich zabijać. Nie wahaj się. Ja nie będę. Koleś ma jakieś problemy. No i to widocznie naprawdę psychiczne. Dobra. Następne bombowe wyzwanie. Bo widzicie, każde bombowe, znaczy bombowe wyzwanie ma na celu coś innego, nie? Raz są bomby, raz są drony. Teraz byli najemnicy, którzy chcieli zabić... Kurczę, chyba jakiegoś ważnego urzędnika. Kurczę, uciekło mi to. O, poczekajcie, tu już mam przestępstwa, a my potrzebujemy przestępstw. Paskudny wypadek. Ktoś może być ranny. Oho, a to paskudny wypadek. Uratuj. No tam widziałem, ale czemu ja nie miałem żadnej interakcji? A, żeby przeskanować najpierw otoczenie, dobra. No, dawaj, rozwal to. O, już, proszę bardzo, ładnie. A, dwóch za jednym zamachem. Oj, to chyba nie udało się trzeciego. Cholera, ty, nie uratowaliśmy trzeciej chyba osoby. W tym samochodzie. Którym? A, tam. Tutaj, w tym. Dobra, nie zauważyłem. Już, spokojnie, czekaj. Spokojnie, wyciągnę cię. Łapcie drzwi. Ugrabowali sklep, ładowali się do auta i odjechali wrzeszcząc. To ich sprawka. Szły. Ktokolwiek to spowodował, musi być blisko. Muszę go zatrzymać. Wypadek samochodowy znajdź teraz, kurna. Serio? Uciekają mi. Muszę przyspieszyć. Ale gdzie? Ci z czerwoną kropką to będą oni, jak myślicie? Chyba tak. Ale to w siedzibie za siedzibą Sable bym powiedział. A tu są. Ole mnie jebnął samochodem, no niesamowite. Ej. Mam nadzieję, że zostało wam trochę. Ale to jest niedopracowane troszeczkę, jak oni przejechali tak między tymi żołnierzami, między barykadą Sable w ogóle. No chodź tu. Nie, no słuchajcie. Ty, dawaj to. Dobra. Autko, stop. I będziemy mieli to ogarnięte. Pięknie. Brawo, Spidey. Udało się. Czy jeszcze kauk? Nie. No i super. 1/5. No, będziemy takie robić, no bo chcemy ogarnąć to na 100%. Jeszcze 4 zostały, więc niedużo. Dobra, lećmy do wyzwania bombowego, który notabene też chyba był tutaj. To nie wiem, czy nie był jeden z pierwszych, bo coś tak kojarzę, że gdzieś w jakimś doku albo w jakimś porcie żeśmy się bujali. Do właśnie, los. Dobra, najpierw włamanie ogarnijmy. Dobra, bądź szczery. Jaki jest najgorszy scenariusz, jeśli oddech diabła rozprzestrzeni się po mieście? Żaden. No wiesz, globalna pandemia, koniec świata i tak dalej. Nie, to prawie nic, no. Dobra, łapaj bombę, zagramy w łapaj bombę, później łapaj drona. I teraz, o. A wypróbujmy w ogóle tą falę uderzeniową. Okej, okay, to coś tam... Jezus, jak łatwo, jak szybko! Kurwa, nie minęło ile? Nawet 10 sekund. Ale żeśmy to rozpracowali, elegancko. Czyli łapaj bombę i drony zrobiły swoje, chociaż chyba najbardziej łapaj bombę. Dobra, Essa. No to już mamy 2, zostały 3. Dobra. No nie, no teraz to mnie pocałujcie w dupę, teraz to ja idę robić zadanie. 22 500 wyzwanie. Dron, o Jezu, znowu te drony. Drony mi akurat słabo szły. Znaczy ten dron... Jest, widzę go!
gdzie musimy trafiać w te bańki jego. No właśnie, aj. Co prawda oczywiście nie musimy trafiać w każde, ale fajnie by było, żeby jak największą ilość trafiać. Już pierwszy pominąłem. Dobra. Czemu on tych baniek jakoś nie zostawia? Dobra, dawaj, dawaj, Spidey. Dobra, tam jest następny. Oj, oj, seczypego, ale zrypałem. Aj, coś czuję, że będzie kijowy wynik. Chociaż nie, tu zostawię następną bańkę. Więc jest spoko. Aj, blisko było. No dawaj do góry, Spidey. Mam. Ale normalnie czuję się jak ostatni, ale biega. Dobra, dobra, dobra. No nie wierzę. Dobra, osrajmy to. Trudno. Nie tutaj, dobra. Dawaj, 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 złap się, złap się. Dobrze. Dobra, sprint, 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 sprint. 13 tysięcy, nie wiem czy się załapię za pierwszym razem. 14,5. Zwłaszcza, że on jeszcze leci, a mi zostało niewiele czasu. Wow. Muszę się sprężać. No, nie, gówno, ale żeśmy zrypali. Zrypaliśmy to. Pudło. Na drugi raz muszę być szybszy. Dokładnie, misja nieudana totalnie. Dron uciekł. Dobra, czyli po prostu albo mijamy, albo nie. Podejście jest drugie. Dron. Więc zobaczmy. Jak teraz mnie nie pyknie, to tak jak obiecałem. Będą cięcia. Niepotrzebnie się chyba za długo. No właśnie, bawię. Dobra, teraz idzie całkiem spoko. Nie wiem, za pierwszym razem to jak normalnie jakaś lebiega się czułem, że... Aj, nie wiem po co kostium reaktywowałem. Dawaj, 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 złapiemy to, dobra. Dobra, tam mamy kolejne. Dobra, jest, ale no teraz to nam idzie elegancko. To na budynku zostawi. Cholera. To kamera z górnej półki. Dobra. Aj, 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 źle, 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 źle. Dobra, jedną pominimy. Trudno. Jedną na razie pal licho. Dobra, elegancko. To. Dobra, mamy to. Biegiem, 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 biegiem. Już mamy lepsze wyniki, w ogóle lepszy czas. Kamera, stop! Podejrzewam, że jakbym tamto mi się udało pierwsze złapać, co po, znaczy to ostatnie, co pominąłem, to już by było giga. O! Dobra. Pięknie to zrobiliśmy, teraz to wyszło elegancko. Dron zwolni. Mamy to, proszę bardzo. Powinienem mieć to na wizytówce. 27, o to nie, to jeszcze nam brakło dużo, szczególnie, że pominąłem jeden, ten balon, bańkę. No ale dobra, jestem zadowolony. Dobra, to poczekajcie, jak już tyle mamy, to powinniśmy już coś sobie wzmocnić. Popatrzmy, co my tu mamy, żetony, a tu jeszcze żetony baz. Dobra, tutaj chyba żetony, tak, więc lećmy w to. Tu żetony kultowych na miejscu przestępstw. Dobra, to akurat mamy. Żetony plecaków. A i żetony wyzwań. To poczekajcie. Jeszcze z tymi, bo to jest fala uderzeniowa, nie? Nie, elektrosieć. Okej. Okay. Bomby mamy na fulla. Kurczę, to nie wiem, czy wiecie, co tak szybko nie jest ten. Dobra, dawaj to. I to. Dobra, elektrosieć mamy na stówę. To mamy na stówę. Tu nam brakuje żetonów baz, więc wypadałoby coś porozrabiać. Żetony wyzwań, to na pułapki. Żetony wyzwań też mamy ogarnięte. Dobra, pułapki też już mamy na fulla. Żetony wyzwań. No to jeszcze fala wstrząsową, którą... Ten, no i to. Jeszcze, ale tu jest aż 4. Super sensora.
To może być dobre. Dobra, to zróbmy sobie w sumie jeszcze dwa wyzwania bombowe. Bo powiem wam, że naprawdę więcej na razie nam nie potrzeba, żeby ten... No dobra, to będzie, czyli odcinek taki eksploracyjny, to przenieśmy się tutaj. Tu mamy kolejne... Nie, wyzwanie drona znowu. Wyzwanie bombowe. No dobra, to chodźmy za tym dronem. Tak będzie najprościej. Już może jak jesteśmy w cugu, jakoś nam to pójdzie. Dobra, pięknie się złapałeś. Wow! Wow! Kojarzę cię! Widziałem cię u sąsiada na ganku, w Halloween! Nazywam się Taskmaster, a ty zaraz wrócisz do szkoły. Okej. Mam fotograficzną... Nie spodziewałem się walki. Dobra, zagrajmy w łapaj bombę, dwa drony. Czy taki był standardzik? Podoba się? Ach, dostałeś na pizdę, gościu. Potrafię też przewidzieć, co zrobisz. Lokuję ataki wręcz, okej. No jakoś... Kiedy się zorientujesz, nie widzę, żebym blokował za bardzo tych ataków wręcz. Za każdym razem. Dobra, a mam tą falę uderzeniową? Dobra, to nie działa na niego. Ale zadziała lep bomba. Ej, patrzcie, teraz nagle ją odbił. Co za zasraniec. Chyba, że to taki etap właśnie walki, gdzie... Dobra, czekajcie, ja coś do rzucania potrzebuję. Dajcie mi coś. Kurna, jak tu nic nie ma. Dobra, ostatniego drona puściłem. Ale może po prostu... Kurwa, to też blokuje. A to jebanie. No właśnie, stosuję nasze sztuczki. Ty, ale ja nie mam czym tu w niego rzucać, no. Masz miecz energetyczny? Jeśli chcesz, żebym umarł z zazdrości, to może ci się udać. Dobra. Imitacja nigdy nie jest tak dobra jak oryginał. Dobra, ale dobra, teraz nam się to udało. Mamy go pod ścianą, dawaj, Spidey. Ej! Aha, czyli to było tak zwane, można powiedzieć, pierwsze dotarcie, starcie. Masz kilka asów w rękawie, ha? Chyba muszę zebrać więcej danych, żeby ukończyć zlecenie. Mnie wystarczą takie dane. Pobiłem cię, ty uciekłeś. Wniosek? Przegrałeś. Jeszcze nie. W mieście czekają już kolejne wyzwania. Pokaż, co potrafisz. To pogadamy o drugiej rundzie. Tak bardzo staram się być miły. No czemu wszyscy chcą się ze mną bić? No i wszyscy chcą pokazać, że są lepsi od nas. To jest też niesamowite. Dobra, czyli to będzie gdzieś tutaj. Na dachu. Pewnie. Dawaj, sprintem. Opa. Dobra. Czyli wychodzi, powiem wam szczerze, czyli poczekajcie. Ile potrzebujemy jeszcze tych żetonów? Oczywiście do kostiumów jeszcze. No tak, tutaj. Aha, poczekajcie, bo nam się nagle... Jeszcze zapomniałem właśnie, kurwa, w ogóle o tych dodatkowych umiejętnościach. Cholera, muszę się nad tym głęboko pochylić, chociaż bardziej zależy mi na tym. I teraz tak, tutaj potrzebujemy, żeby wzmocnić tą w ogóle kaskadę sieci. A nie, też żetony wyzwań. Okej. Chciałbym tak, to bym chciał uruchomić, ale potrzebuję żetony baz. To bym chciał, ale to zwiększa o 1. Czyli to bym w ogóle ulepszył teraz na maksa. I tak bym to zrobił, jeśli mi się uda. Bym zrobił tak, zrobimy to i pójdziemy tu. Jakoś tak ogarniemy. Na spokojnie. Mamy... O Jezu, z tego jest od groma. Dobra, dawaj za tym dronem. Jest, widzę go. Ja też go, Spidey, widzę, tylko że widzisz. Zawsze idzie nam lepiej drugie podejście jak pierwsze. No właśnie. Mam. Zawsze drugie podejście. Nie wiem czemu. Za pierwszym razem nie potrafię. Nie wiem, jakieś upośledzenie umysłowe czuję. Dobra. No, na razie upośledzenie nie daje tak sobie mocno sobie znać. O, chociaż teraz już powoli ten dronik nam mocno uciekł. Zaraz go dogonimy, spokojnie. Kamera, stop! Dobra. Ej, on w ogóle jakąś inną trasą... O, ja pierdzielę, ale zjebałem. Zjebałem na maksa.
Leciałem w ogóle totalnie inną trasą niż powinienem. O kurwa. Nie, to nie wiem ile tych bombli po... Oh, fuck. Dobra, chyba mi zaliczyło. Teraz mam szansę złapać drona. Mam szansę. Zobaczmy. Coś jest ze mną nie tak. Ale załapałem się na drugi poziom, więc spoko. Esco za pierwszym. Ja jestem z tego przeszczęśliwy. Dobra, od razu idziemy w gadżety. Odblokujmy sobie nową umiejętność. A nie, że to nie basu, no tak. To dawaj. Dowalimy to na maksa. Dobra, no to chodźmy. Czekajcie, bo w sumie jesteśmy blisko tego. Dobra, stacja badawcza. Lecimy. Mówię, ten odcinek będzie, tak jak wspominałem, będzie taki mocno eksplorujący. Szczególnie, że ile na 65, cały czas stoimy w miejscu, jeśli chodzi o postępy, ale no wiadomo, jak uzbieramy dosyć sporo i fabularnie ruszymy, to myślę, że to mocno odbije. Szczególnie, że no z tym naszym przyjacielem też mamy coś do czynienia, nie? Hell's Kitchen, dobra, odkrywamy stację badawczą. Szczepienie ryb. O kurwa, dobrze brzmi. Hej, Pete. Tutaj badane są organizmy morskie. Na miejscu znajdziesz leki wszelkiego rodzaju. Wpływ tych chorób jest... Żadne żywe stworzenie nie powinno przez to przechodzić. No tak, to jeszcze weterynarza się będziemy bawić. Bakteryjną. Lepiej się tym zajmę, zanim skażone mięso trafi do sklepów. Znalazłem spray antybakteryjny, który może wyleczyć ryby. Muszę go rozpylić nad wodą. I to szybko, zanim ludzie zaczną chorować. Nad wodą. Najpierw nie no, my jesteśmy detektywem, weterynarzem, kurwa, łowcą nagród. W beczkach spowodowało problem. Trzeba je wyciągnąć z wody. Okej, okay. Wyciągnij beczki, no to spoko. Nie, to ja, wasz miły śmieciarz z sąsiedztwa. Kurwa, jaki ten Spider-Man jest niesamowity. Co my tu wszystko... Jak my wszystko robimy w tym mieście? Te beczki są mądrzejsze od niektórych moich przeciwników. Ale żeś normalnie, wiesz co, Spidey, no tak nieładnie. Dobra. Hop. Hop. O. O, fuck, serio? No nie. Czekajcie, to tu muszę na pal. Ej, a czemu nie mogę tego wziąć? O co chodzi? Muszę być w locie, okej. Okay. Dobra, teraz skumałem. Dobra. Aj! Jezus Maria! No pająki nie kąpią się przecież w wodzie, Spidey. Dobra, ale to wiecie co, tak w chuj nienaturalnie strasznie wygląda. No nie. Serio. Tak strasznie bardzo nienaturalnie. Kurwa, tylko poczekajcie, bo tu się robi zagwozdka. Jak ja mam to zrobić? Tą skrzynię to jeszcze spoko. Tą powinienem mocno wyskoczyć i tak w locie ją rozdupcyć. Dobra, a to może? Teraz to będzie idealne miejsce do rozpylenia. Dobra, jak ja mam to niby rozpylić? L1? No wciskam L1. To niby już rozpylił. Aha, bo ja cały czas rozpylam. Jeśli opryskam wszystko równomiernie, prądy rozprowadzą lek na dużym obszarze. Dobra, sorry, muszę nie idzie. Opryskać duży obszar. Dobra, idzie, idzie. O, idzie, idzie. Dobrze, no, dobrze, dobrze nam idzie. Op. Dobra, i ostatni obszar, czyli praktycznie te obszary, gdzie skończyliśmy beczki. To bardzo ważne, bo nie jestem w stanie zapuścić się zbyt daleko. Sądząc po układzie prądów, powinienem opryskać jeszcze jeden obszar. Okej. Okay. Kolejne beczki. To na serio? Pewno źródło bakterii. Pozbędę się ich. Op. Fajne w beczkach jest to, że do mnie nie strzelają. O, tu na otwarte morze troszeczkę. Kurwa. Aj, zjebałem. Gdzieś mogę? O, bliżej. Szlak. Nie tak. Minus jest taki, że tych beczek nie śmieszą moje żarty. No i minus jest taki, że kurde, więcej się kąpiemy jak wywalamy. Szlak. Szlak razy dwa. Dobra. O, ale się wybiłem elegancko. Nie no, zrobiłem to po prostu po mistrzowsku.
Dobra. Aj. Ej, no bez kitu, nie mogę ze z tym jakoś poradzić. Dobra. Dobra i... Można rozpylać. Ostatnie, można rozpylać, dobra. Dobra, Spider-Man. Oh, fuck, serio? No L1, czemu? No chodźcie, rybeczki. Czemu tak słabo ci idzie rozpylanie, Spidey? O co chodzi? Właśnie dlatego nigdy nie miałem akwarium. Założę się, że ktoś to opowie Jamesonowi i będę oskarżony o zatruwanie wody. Pewnie tak, albo już jesteś. Jeszcze o tym nie wiesz. Dobra, ostatnia. A to na szczęście. Pora znaleźć miejsce, żeby zbadać rybki i przekonać się, czy lek działa. Dobra, czyli tam. Niech będzie. Naboi. Przeskanuj ryby. Są zdrowe. Przynajmniej jak na ryby z doków. Zdusiliśmy w zarodku potencjalną epidemię i pozbawiliśmy Oscar argumentów przeciwko utrzymaniu stacji. Nie będzie COVID-20. Dzięki nam. Tak jest, Spidey, ty to jesteś kurwa gość. Awans, 34 poziom. Ej, co tu się laska przewróciła? Co się stało? Nie, okej, okay. Jeden punkt umiejętności. No to nie, no to z tym punktem to nic nie zrobię. Okej, okay, tu mamy kolejne zadanie bombowe, lećmy po nie. Kurwa, fajne zresztą jest, wiecie co, to, że ja sobie zaplanowałem, jak to zrobimy, a mieliśmy iść tędy i prawą stroną, a idziemy, kurwa, kompletnie innym obszarem, nie? To też jest spoko, bo zawsze wszędzie mamy blisko. No i to też jest plus, bo się nie nudzimy, tylko że nadejdzie moment taki, gdzie będziemy musieli pewnie specjalnie ruszyć do jakiejś misji. Dobra. Poka mnie to. 2250, okej. Okay. Wydaje się, że ci najemnicy porwali szefa Roxon i przypięli mu materiały wybuchowe. Jak cię zobaczą, zabiją go. O kurwa, czyli tak. Po cichu. I patrzcie, od razu... A nie. Czy czas też ma znaczenie? Cholera. Czekajcie, to dobrze, że mam pułapki. Tylko teraz tak, cholera, ja tu nic nie widzę, nikogo nie widzę, tam jest snajper. Okej. Okay. Skoczmy sobie na razie. Dobra, tu z tyłu jeszcze kogoś widzę. Zostali wrogowie 9, dobra, idzie całkiem... Całkiem w pytkę, czekajcie. No teraz tak, tam. Ty, że on mnie nie widzi. Nie wierzę po prostu w to. Nie wierzę, co tu się dzieje, patrzcie. On przeszedł tak po prostu koło mnie i mnie nie widział. Ja rozumiem, że ja mam czarny kostium, ale no kuźwa, serio? Znając moje głupie szczęście, ja już bym wpadł. Ale pofarciło mi się w chuj. O Boże, dobra, teraz poczekajcie, teraz tak, tego misia pysia trzeba zdjąć. Oszlak. Kurwa, zauważyli go, nie... Zjebałem, przepraszam. Zjebałem, nie zauważyłem, że tam gościu jeszcze w ogóle stoi. Ale dobra, już wiem, jak mniej więcej działać, czyli tak, pierwsze... Lecimy tak, lecimy tu. To jest dobry motyw. Teraz tak, eliminujemy najpierw tego pana. Później tego z tyłu, lecimy z nim. Dobra, na spokojnie. Oczywiście jak mi ten raz nie wyjdzie, to... Dobra, teraz tak, biegniemy, znaczy biegniemy. Kurna, tego mi się pysio by się też przydało. Kurwa. Dobra, jemu się coś tam zapaliło, ale na szczęście odszedł. Zobaczył, że się nic nie dzieje i się wrócił, więc spoko. A już by była wpadka. Dobra, mamy kolejnego. Teraz tak, ten zasraniec jest tutaj. Odwrócone kuźwa. Czy ja mogę poza widokiem? Ja mogę go... O właśnie, o to mi chodziło. Nawet bardziej jak mogę.
Dobra, zostało 5 z tego co widać. Jeden jest tutaj. Dwóch jest tutaj. No i teraz zaczynamy zabawę. Pułapki. Jezus, tu są pułapki. Dobra. Ciebie mi się Pysiu zabrała. Dobra. Łatwo, szybko. Dobra, zostało nam 2, tylko wiadomo, żeby głupoty nie zrobić. Jak oni stoją? Pułapkę tu strzelić? Tak jest, elegancko i został ostatni. Ale żeśmy to ładnie uchwycili. Mogło być lepiej. Ej, tylko 1100? Kurde. Jestem pod wrażeniem. A brzmisz, jakbyś chciał mnie zabić. Nie. Muszę się jeszcze dużo uczyć. Ej, myślałem, że kuźwa, że chociaż za czas, wiecie, za to, że zostało nam jeszcze sporo czasu, dostaniemy coś. Ale gówno. Dobra, wiecie co, nie będę do tego podchodził drugi raz. Na razie. Zwanie skradania, kurde. Nie zastanawiam się, czy teraz już nie odpuścić. I czy tych wyzwań... Ja sobie chyba porobię je poza nagraniem. Tak mi się wydaje, bo... O, poczekajcie. Żeby koncentracja, aby uleczyć się przy niskim... Nie, to jest beznadziejne. To jest w ogóle niepotrzebne. I tak zrobimy. Wiecie co, moi drodzy, że ja po prostu poza nagraniem sobie porobię te wyzwania. Bo tak naprawdę no dużo nie zostało. A to już będą chyba powtarzalne, bo tak, tutaj znowu skradanie, tutaj co będą, znowu bombowe wyzwanie. Wyzwanie do walki, o, jedynie co takie mogę nagrać, jak coś się... będzie wyzwanie do walki, bo to jest ciekawe. A co tu będzie? Zresztą zobaczcie, każdy w sumie znacznik ma swoje... znaczy no, ten bombowy ma swoje graffiti w środku, nie? Tu są pięści, tu jest ninja, czyli skradanka, tutaj będą drony. Ja dopiero teraz to ogarnąłem, ja pierdzielę, ale przygłup ze mnie. Dobra, tu mamy Catwoman. Black Cat, kurde, nie Catwoman, Black Cat. Dobra, to myślę tak, tu polecimy tu Black Cat, to i tu. I skończymy tu odcinek, chociaż wiadomo, kurde, zawsze to się coś jeszcze ciekawego wydarzy. Pytanie, jak to też będzie długie, nie? I skończymy odcinek i po prostu w następnym już polecimy fabularnie, nie? Żeby tą fabułę coś ruszyć, żeby gra nam się coś ruszyło. Wiadomo, chcemy to zrobić wszystko na sztoplocięt. O nie, serio? A ja tu potrzebuję? Pewnie potrzebuję, skoro są ta... Przestępstwa demonów. No dobra, no chodźmy. W końcu ktoś zginie w tej strzelaninie. Dobra, za bardzo nie mam co. Do co wszystkiego się troszeczkę rozstrzelałem. Dobra, dzieciaki, jak nie umiecie się ładnie bawić, to zabieram zabawki. Dokładnie. Tak, ale na razie dostajemy mocno po piździe. Kurna, ten mnie musiał z bazuki strzelić. Oczywiście i tak nie wykonam chyba w całości. Kurwa no. Szlak! Który to tak napierdziela? Ale zaraz zginę, bez kitu. Zaraz zginę, czemu ja nie mogę użyć sieci? Dobra, zagrajmy z nimi, włapaj bombę. Mamy drony. Jest okej, okay. Dobra, teraz już jesteśmy w dole. Teraz was na pizdę jedziemy. Dobra, ten się już przykleił. Aha, jeszcze chyba cały bus tutaj przyjechał. Oho, gruby. O, nie czekajcie, bo gruby tutaj na nas, ale ja najpierw... O, szlak, wiedziałem, że mnie strzeli. Dobra. Co będzie dobre na grubego?
Ala uderzeniowa. A, może być i ta pułapka. Patrz, łatwo z tobą, jej. To fanatycy. Są wręcz ślepo oddani Martinowi Lee. To ludzie, kurno, myślałem, że gruby bardziej się postara. Dobra, skoczek. Dobra, gdzie ta Catwoman ma tutaj? Black Cat. Czemu, kurna, Catwoman? Felicia zbliża się do celu. Muszę to zakończyć, to szybko. No, a szczególnie, że nie zostało nam dużo jej wyzwań. Roi się od gości z Wall Street. Nie trzeba długo szukać celu. Nie trzeba długo szukać celu, mówisz? Bo ja na razie... Tak na pierwszy rzut oka czekam na jakiś błysk. Tylko, kurna, najlepiej te misje robić w nocy, nie w dzień. Bo widzicie, kurwa, nic nie widać. Albo ja ślepy jestem. Okej, aż tak mocno mogę się obrócić. Ej, bez kitu. Dobra, na razie nic mi nie błyszczy. Trzeba się może poprzyglądać bliżej. Na pewno trzeba na jakąś chatę, bo ona cały czas w jakieś rezydencje uderza. Trzeba się poprzyglądać, kurde, wiadomo, jak coś to zrobię, zaraz cięcie. A tu jest, kurde. Kolejny kod. Poczekajcie, żeby wam to zobrazować. Ja ten, a tu faktycznie jest w ogóle, zobaczcie, na tej graffiti, na budynku. Jaki ja jestem niedorozwój. I tutaj się świeci. Najwyraźniej dobrze zna te miejsca. Co daje mi pewien pomysł, jak ją złapać. I czekajcie, która jest? 10 na 12? Znaczy 10, no 10 zagadka na 12. 9, czyli jeszcze 3 mamy, okej. No to akurat lecimy do 10. Jest 11 i gdzie jest 12? A, tu jest 12, żeśmy pominęli. Dobra. No to lećmy do niej. 10:30, atak na muszę pantezony. Potrzebna interwencja. Przed wami kolejny rozmówca poruszający niezwykle popularną kwestię. Proszę! Panie Jamesony, 6 miesięcy. Dobra, łapaj bombę. Ale łatwo poszło. Ej, nie, łapaj bombę. Teraz po wzmocnieniu, bo to po raz kolejny. Zobaczcie, jak robi robotę. Demony to nie jest zwykły uliczny gang. Szybko. Essa, po prostu parę sekund to zajmuje. Łapaj bombę, jest najlepszą bronią, kurna. Ja teraz będę tylko z niej korzystał praktycznie. No i tak dużo czasu z niej korzystałem, jako jedynej broni. Proszę o meldunek z Midtown North. Demony atakują placówkę Romeo, dajcie wsparcie. Czy ja potrzebuję bardzo tutaj... Ostatnie, no dobra. Już będziemy mieli spokój, tak zwaną wyczyszczoną. Mi się strasznie kojarzy to z Infamous, wiecie co? Bo tam właśnie było takie... Zanim liczba ofiar wzrośnie. O nie! Szlak? Niedobrze. Źle zaczęliśmy. To wy jesteście terroryści czy przestępcy? Bo już tego nie ogarniam. Wolałbym bombę, ale no trudno, trzeba widocznie ich poeliminować. Żeby nam zasoby powracały. O, szlak. Akurat tą tarczą musiał piznąć. Szlak gruby. Ale mam... Łapaj bombę. Tak jest, moja ukochana, łapaj bomba. Dobra, na ciebie. Jak... Aż zużyję koncentrację, niech będzie. I gruby przyklejony, łatwo, essa. Wiem, że odwalam za was roboty, ale nie musicie mi płacić. Moją nagrodą jest działanie. No i dobra. I tutaj w tej dzielnicy już mamy wysprzątane ze wszystkich przestępstw. Tak jest. 4 stacje badawcze? O kurna, ja mam tylko jedną zrobioną. Ujacie skrince, ujacie krince, wyzwania ten. Głębi mam aż 2 do złapania, jocie sunę. Zaniedbałem tą dzielnicę strasznie, dobra. Felicia chce, żebym ruszył za nią w pościg, ale to pomoże mi ją odnaleźć. No ciekawe, jeśli ciekawe. Jeśli wprowadzę wszystkie poprzednie lokacje do algorytmu, uda mi się zawęzić obszar, na którym się ukrywa. No, tylko że jak zwykle... Nie wiem, po co ja to robię w dzień. Nie, wiecie co, to wyzwania Catwoman? Black Cat.
Black Cat. Co ja się uparłem na tą Black Woman? To tylko nocą. Jest dużo, dużo mi się wydaje łatwiej. Od razu gdzieś tam to nawet mini światełko widać, a w ciągu dnia to ja mam, nie wiem, jakąś zrytą banię i nic nie widzę po prostu. Jest gdzieś tam zawsze na ostatnią chwilę. Albo przez przypadek, jak po prostu klatka po klatce zjeżdżam pod tym aparatem. O jest, dobra, tu na szczęście szybko poszło. Nie zdążyłem jej tutaj spotkać, ale jeszcze jedna czy dwie lokacje i powinienem być w stanie znaleźć jej kryjówkę. Zagadka ukończona, bardzo ładnie. No i dobra. Zostały dwie. Więc ciekawie. Myślę, że zrobimy taką kumulację, żeby nam się wszystko tak fajnie złożyło. Dobra, no dawaj. O, coś się zawiesiło. Reset Times Square. O, będziemy resetować tam Times Square? Ciekawe. Zainstalowaliśmy na tym terenie pełno energooszczędnych LED-owych billboardów. Ta stacja bada ich działanie. Oby dzięki zaoszczędzonym w ten sposób pieniądzom Oscorp kontynuował program. Tak, tak, na pewno. Typowe. Oscorp zignorowało specyfikacje i zwiększyło napięcie w billboardach. Jak czegoś nie zrobię, mogą eksplodować. Jeśli ktoś przez to cierpi, te stacje na pewno czeka zamknięcie. Oj, tak. Muszę użyć elektrosieci, żeby wywołać spięcie i powyłączać ekrany. Mhm. Mam naprawdę niewiele czasu. Okej. Okay. Aha, czyli teraz takie coś się bawimy. Dobra, hop. Hop. Dzięki eksplozjom te reklamy stałyby się ciekawsze. Kurde, kurde, tylko że poczekajcie, bo to wiecie, fajnie tak jest w locie. O, właśnie, jak mamy zwolnione tempo, cyk, pyk, o. Muszę wyłączyć każdy ekran osobno. No dobra, no i co tu jeszcze? A, tamten. Co ze sztuką ręcznego malowania szyldów? Dobrze, że nie mam jakoś tak ograniczone tych strzałów. Zawsze, bo jeszcze mam czas. Jest, wiecie, że ja dopiero teraz ogarnąłem, że to jest na czas? Ja cię kręcę, ale jaja. Celów do strzelania tu nie brakuje. Dobra, został ostatni. Może biegniemy na niego? Szlak, serio? Może kiedyś pojawi się billboard ze mną. Z podpisem innym niż zagrożenie. Dobra, jest. Teraz, gdy nie ma już zagrożenia, Oscorp może lepiej ustawić napięcie. Nie da się zaprzeczyć, że oszczędzili dużo kasy. To dla nich najważniejsze, więc stacja raczej przetrwa. Co? Oj, a. Już mówię, coś się wydarzy, ale jednak nie, dobra. Czyli poczekajcie, bo tu mamy kuźwa jeszcze trochę stacji badawczych. Ja nie wiedziałem, że aż tak w dupie z nimi jesteśmy tutaj na tym poziomie. Bo tak generalnie to chyba nie za dużo tych stacji badawczych zostało. Tu mamy ogarniętą, nie mamy ogarniętej. Takie pojedyncze zostały tak naprawdę. To wiecie co? Może zrobimy tak, chociaż nie, ja już za dużo kombinuję. Nie, dobra, następny odcinek będzie fabularny, to już jest pewne. Dawajcie tą ostatnią stację badawczą i hook. I kończymy ten odcinek dzisiaj. Następny polecimy fabułę, zobaczymy jak nam to pójdzie, jak pójdzie. I mówię, i bliżej może końca, bo mamy 65%, tak? 66, okej, okay. Czyli jednak widzicie te stacje badawcze czy coś, to jednak coś tak, chociaż bardziej chyba chodzi o stacje badawcze niż o inne tego typu aspekty. To dobijają nam te procenty, nie? Żebyśmy zrobili to na 100%. Opa. A najważniejsze jest to w tym, że to są, nie są nudne i powtarzalne zadania, jeśli chodzi na przykład o stacje badawcze. Chociaż no tam... Tu gromadzony jest nadmiar danych z pozostałych stacji. Żeby, broń Boże, nie marnować miejsca na firmowych serwerach. Przypilnuj proszę, żeby właściwie działała. W przeciwnym razie praca pozostałych stacji pójdzie na marne. Okej, okay, dobra. Na serwerze jest za mało przestrzeni. Zaraz się przeciąży. To wywoła czystkę.
i przepadnie cały dorobek Harego. Nie pozwolę na to. Chwila. ESU trzyma niedaleko nieużywany serwer rezerwowy. On pomieściłby nadmiar danych. Ten jak wszystko kurwa wie, co gdzie jest. Anteny. I to szybko. Bez kitu, niesamowity Spider-Man. Aktywny odbiornik. Okej, znajdźmy kolejne ogniwo w szyku. Okej. Teraz rozumiem. A, ja muszę się tam dostać szybko. Ojejej. Ojejej, ojejej, ojejej. Przepraszam. Tu. Co zajmuje tyle przestrzeni na serwerach Harego? Wyglądało na sekwencjonowanie DNA, ale... Ja bym powiedział, że pewien folder, pewnie FAB folder. Albo folder, nie wiem, szkoła, który ma 50 giga. Przyznawać się, kto nie miał takiego folderu. Niech pierwszy rzuci kamień... Nie! Nie tutaj, Spidey. Źle żeśmy... Kurwa, znowu źle żeśmy wymierzyli. Ja jebę, gościu, tu! Dobra, tam jest następny. Skup się, Pete. Nieważne, co to za dane, nie mogą przepaść. Dobra, dobra, na spokojnie, do ogarnięcia. Oj, oj, dobra, udało się. Troszeczkę się... Dobra, mamy kolejne. Już blisko. Dobra, mam 40 sekund, dobrze, damy radę, na spokojnie. Chociaż im... Można powiedzieć, im dalej, tym ciężej. Joj! Ej, mi się wydaje, że czasami, kurwa, nie łapię tych mi po prostu kontaktów, nie? Czyli, o, albo łapię tak, jak nie powinno. Albo ja jestem po prostu upośledzony i źle steruję. Dobra, tam jest następny. Zostały dwa. Dobra, i... No kurwa. Ty, no on jakby to robił po złości. Dobra, i tu jest... no to już... Jesteśmy blisko. No w końcu idealnie poszło. Jest? Jest. Gotowe. Teraz mogę włączyć przesyłanie danych, o ile zdążę. Ej, no przecież mamy czas, a już nam licznik, że tak powiem, nie bije. Więc essa. A, o kurwa, dobra. Ale nie, no to powiem wam, że naprawdę zajebiście, że jest dodany taki motyw. O kurde. Spodziewałem się. Dobra, na razie standardowo. Dajmy plus... Wygląda okej. Okay. Jeden. I tu dajmy minus... 3 i minus 2, to tutaj zamiast jedynki dajmy czwórkę. Nie wiem, walę w ciemno od razu na początek. Dobra, tylko tak. Najpierw to. Teraz to. Teraz musimy tak iść... tu. Czekajcie, teraz zobaczmy. Tu. Zobaczmy. Teraz tu. Prosto. Prosto. Tak. 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 Tak i został ostatni. O szlak. Dobra, czyli muszę usunąć tu, tu? Tak, muszę tu usunąć? Tak. Proszę bardzo. Walcz i rozpierdala system. Sukces. Dziękuję. Tak, dziękuję. Niewiele brakuje. Działa! Ale idzie. Idzie. 200 terabajtów pornosa. Wszystko się zapisało. Postaram się przekonać Normana, żeby odpalił Harrymu więcej miejsca. Jak zobaczy, co robią te stacje, na pewno się zgodzi. No, stacje robią dużo, szczególnie, że my... że tak powiem, ratujemy im dupsko. Dobra, moi kochani, tak jak zapowiedziałem, tu chyba zakończymy ten nasz odcinek, szczególnie, że jesteśmy, no właśnie, bardzo blisko w ogóle misji fabularnej. Ale troszeczkę się pobawiliśmy w tym odcinku, pozbieraliśmy troszeczkę żetonów, troszeczkę zadań z Black na przykład Cat, no i stacje badawcze 3 ogarnęliśmy, więc pięknie, no, procenty dzielni nam skakują. Więc dobra, w następnym odcinku ruszymy sobie na kurs kolizyjny, więc moi kochani, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo łapeczka w górę, komentarzyk. No i co, no i dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!